ojciec polskiego freak fightingu. Człowiek, który wniósł Fame MMA na nowy poziom. Marcin El Testosteron Najma! To 9300 to jest waga, którą Marcin wniósł. Podobną wagę na tej gali wniósł tylko i wyłącznie Piotr Bestia Piechowiak. I czas na jego przeciwnika. Przed wami Cassius Don Cassio Król Życiński! Dziewięćdziesiąt siedem kilogramów. A więc faktycznie różnica między panami. No i uwaga. Pewnie twoje jedno marzenie. Wstecie do karetki. Karetka, tam gdzie lubisz. Tylko z tyłu niestety. Dziękuję i przodem proszę panowie do fotoreporterów. Jutro zobaczymy, czy mowa jest złotem, a milczenie srebrem, czy jednak odwrotnie. Jak widać, ten konflikt naprawdę jest personalny. I przodem do fotoreporterów panowie jeszcze. Marcin Najman nie powiedział ani słowa, zmrożony tylko wzrok w kierunku Cassiusza. Na pewno w ten sposób chcesz dzisiaj zakończyć tą konfrontację wzrokową? Na szczęście czas tych dyskusji jeszcze kończy. Jutro skończę go w oktagonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Najman. Król Don Cassio. Próbowałeś sprowokować Marcina. Nie wyszło. Nie chciałem sprowokować, jutro jest czas walki, tak jak to powiedział na tym, na zebraniu, że no fight, no money. Kurwa, przecież on nigdy fajtu nie stoczył, a zawsze hajs garnia. Więc no to kurwa, ten żart ci się nie udał, Marcin. No i co, jutro pizda rura gaz i skończy tak jak mój poprzedni Mercedes, czyli rozjebany. Krótko na temat, dziękujemy bardzo, Cassius, Don Cassio Życzyński.